No i cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, mam nadzieję, że dzień wam mija bardzo dobrze. Na samym początku chyba chciałbym się zająć tą chwałą jednego narodu. Do wygrania jest 10 meczów, ale podobno ludzie wychodzą przy jednej bramce. Mamy bardzo fajne paczki do zdobycia, które by mi dzisiaj bardzo pomogły, bo po ikonie jest bieda w klubie. Wyzwanie u bohatera od zera kosztuje 200 tysięcy, a ja na koncie mam 214 tysięcy, no wolę za to kupić Van Dijka. Zróbmy jednak to potrójne ulepszenie. Ej dobra, ja nawet nie mam kart 84 w klubie, nie jestem w stanie zrobić tego. No to wchodzimy do chwały jednego narodu, ona nam pomoże. Używałem takiego składu, ponieważ robiłem ewolucję tego Mateusza i przeprowadziłem go przez dwie ewolucje, które widzicie teraz na ekranie. Zawsze to możecie sobie sprawdzić na Futbinie. I tak, to jest karta oceniona na 81, która ma powershoty z plusem 4x3, 90 tempa i 85 strzelania. Na dodatek jeszcze stałe fragmenty, pewne przyjęcie, artysta sztuczek oraz technika. Mam nadzieję, że przez to, że jest tak nisko oceniony, to będę mógł go wrzucić jeszcze do jakiejś ewolucji. No jest problem, że ma rolę z dwoma plusami i to może czasami blokować jakieś potencjalne evo, no ale... Wierzę w EA, choć chyba nie powinienem. W tym momencie włączam stoper, bo chcę zobaczyć, ile zajmie mi zagranie... Inaczej, wygranie 9 meczów w tym trybie. No plus jest taki, że tutaj ja nie grałem w ogóle meczów towarzyskich w tej grze, co oznacza, że powinienem mieć w miarę łagodny matchmaking. No i trzymam się tego, że gramy do pierwszej bramki. Jak stracę, no to tak po prostu wychodzę. No i chyba stracę już. Oj, mam nadzieję, że to obronimy. Sam środek, koniec. Mam tylko jedno zwycięstwo w tym trybie, bo potrzebowałem go do tej ewolucji Mateusza. Niestety wtedy grałem mecz i rywal grał całe spotkanie. No proszę, no nie możemy tak zaczynać. No jeszcze bramkarza dobrego mam. 2 minuty, 2 porażki. Naprawdę Adamy gość nie ma? Może zapomniał. To było dobre podanie. Mateusz i Rożny. Będę mówił Mateusz, a nie Mateusz, bo wierzę w to, że wielu z was może mieć tak na imię i nie chcę, byście czuli się jakoś niekomfortowo. Mam nadzieję, że to rozumiecie. A teraz Rafinha, no prawie ładnie wjechał. Mateusz, podanie. Gabriel Jesus, proszę wyjdź. No nie gadajcie, kurde bele. Jedna prosta zasada, tutaj nie ma sensu grać dłużej. Rafinha, no to miało być z fałsza po ziemi, ale i tak oddaliśmy celne uderzenie, szkoda, że bez gola. 7 minut do końca, jak ja stracę tu w 90 minucie i będę musiał grać jeszcze dogrywkę w meczu towarzyskim, to się chyba załamie. Mamy drugie zwycięstwo, ale pierwsze w odcinku. Brązowy bramkarz, wykorzystajmy to. Power shot z połowy dla widzów, no pewnie się zachował tutaj Barshu Selbon. Mateusz pięknie uciekł obrońcy, power shot w polu karnym, słupek. Jest pomyłka, Mateusz, gol. Mamy trzecie zwycięstwo. Dobra, już nie patrzyłem na skład, widzę, że jest Hiszpania, więc tak po prostu strzelmy tak szybko, jak to tylko możliwe. Rafinha, Mateusz i cyk. Przyspieszenie, lecimy na tym R1 sobie. Okej, uciekliśmy, mam nadzieję, że ktokolwiek to będzie. Ajeny. Teraz Fabinho, Mateusz, elegancja. Mamy 4. Też uważam, że te mecze towarzyskie są dobrym miejscem, gdzie Mateusz może wam się pokazać. No jak widzicie, akcję skończyć potrafi, jeszcze jakiś powershotik by się przydał. Zablokujmy to. O, już od razu pauza jest kolejkowana. Czyżby w tym trybie ludzie wychodzili przy 0 do 0? Czy on jest już na tyle pewny, że zaraz strzeli gola? Świetnie, Mateusz. I powoli przy słupku. Dobrze. Nie, ale kolego, to nie ma sensu. Ty marnujesz sobie czas teraz, no. Dobra, Gabriel Jesus. Poczekamy i normalnie przy słupku. Bez żadnych fałszy czy czegokolwiek strzelamy, ale to nadal za mało. Okej, czyściutko. Mateusz, 3-0. Podrzucenie piłki, power shot, poprzeczka. I naprawdę, po tych zmianach w ustawieniach kamery te power shoty wyglądają jeszcze bardziej dziko. Oczywiście od kilku dni mam bardzo dobry gameplay, nie mogę się do niego przyczepić, jednak też po zmianie tej szybkości podążania za piłką, no gra jakby była szybsza tak po prostu, nie? Ciekawe. Fabinho, ekspert od karnych, 4-0. Teraz stwierdził, że to nie ma sensu. Niestety w tym czasie odblokowałem tylko jedną paczkę, 3x81. To otwórzmy ją. I czy było warto, bo zmierza do nas piłkarka, ale nie z najwyższej półki. No to mi w niczym nie pomoże. Ej, dobra, 84 przez to kosztują prawie 4 koła. Co to jest? 2021? Tyle to ja nie wydam. No to przed nami jeszcze 5 zwycięstw, żeby odblokować jakieś ciekawe paczki. Rywal ma cały skład z Francji. Też muszę pamiętać o tym, że Mateusz ma właśnie te fajne... fake shoty, bo ma trickstera delikatnego. I co, ja faulowałem? Mateusz przy słupku, ale gol! Mamy 6! Liczę na to, że zrobiłem dobrze ewolucję tego Mateusza, bo były też inne kombinacje i wtedy miałby trochę większą ocenę ogólną, nawet większe podstawowe strzelanie, ale też zależało mi właśnie na tym, żeby miał tak niski rating, no bo okej, no niby ma te role z dwoma plusami, ma playstyle z plusem, ale no są ewolucje, gdzie można wrzucać piłkarzy, co mają playstyle z plusem, więc no... Jestem dobrej myśli, że my stworzymy tutaj jakąś okrutną bestię. A teraz Neymar. Jeszcze przy słupku. O kurde. Też zauważyłem, że przez to, że on ma tego trickstera, no to trochę inaczej się nim tę piłkę podbija i właściwie to jest takie idealne podbicie, żeby robić jakiegoś dobrego power shota. Musimy uważać, bo Rodrigo nie trafia też. Na przykład coś takiego. I teraz, no gdyby nie Eder Militao, to wiecie.
Mateusz, ładnie poszedł. Mateusz przy słupku zabrakło takiego jednego ruchu, choć też nie. No i karny. Neymar, proszę, prawy, górny, doskonale. Aj, pięknie, Mateusz, lecimy, lecimy, mam nadzieję, że nikt mnie nie dogoni. Zamarkowanie i przy słupku, ale to jest dobre. Ale nawet ten fake shot w pełnym biegu był tak płynny, bo chciałem na początku chyba zrobić fineskę, w ostatniej chwili zmieniłem zdanie i uratowaliśmy to. To Jezus, jeszcze raz i zobaczcie teraz. Mateusz, przejście, gol. Oj, Rafinha, trochę łatwo to zrobiłem. 4-0. Mamy siódme. Otwórzmy sobie teraz te dwie paczki. 2x81 nie daje okautu, ale żeby chociaż to było to... No nie, no to cyganków jest. I 3x82. Ja nawet nie liczę na walkout. Walkout może z tych mocniejszych, ale Holender? Gakpo? No nie, no to mi w niczym nie pomoże. A podgląd sobie zróbmy, może tutaj by... to życia nie zmieni. Jeszcze 3 zwycięstwa. Przeciwnik ma Pickforda i 2 obrończynie. To trzeba zrobić szybko. Do piłkarek się nie czepiam, ale Pickford? No bądźmy poważni. Ej, Joel Linton, ty byku, i zobaczmy, Jezus, ty pomyśl o zmianie zawodu. A nie, to Mateusz, no i on nie zawodzi. Mamy numer 8. Wydaje mi się, że naprawdę lepiej wam tego Mateusza przedstawić nie mogłem. Tylko rywal nie kontroluje piłkarza. Dobra, bo już się bałem, że będzie Awka strzelał w meczu towarzyskim. Kontynuując, no uważam to też za dobre miejsce na takie proste trenowanie wykończenia, bo wiem, z których pozycji mogę mu ufać. Na przykład to przed chwilą, szczerze to byłem zaskoczony, że wpadło, bo to nie było dla mnie tak oczywiste, a jednak zmieścił. I teraz, chodź do środka. Czekamy, czekamy, no tam dobrze obrońcy niestety szli za nim. Gabriel, no może chociaż raz, dziękuję. Jeszcze jedno. Jezus, ku mojemu zaskoczeniu. A nie, to Mateusz, dlatego nie spalił i naprawdę też niezłą siłę pokazuje. Brał go Mendy, brał jakiś inny defensor, też mocny. Oczywiście, no straciłem piłkę, ale gdzie on tam leciał? Ej, bo lecę sobie prawym obrońcą, co on ma tyle tempa? Co jest? Podanie, Jezus to zamyka! Mamy 10 zwycięstw w jakieś 37 minut. Albo 40, już nie liczyłem. To teraz się przekonajmy, czy było warto. Za całą grupę 5x83, tu 2x83 i jeszcze 2x84. No punkty doświadczenia to mi nie są potrzebne, bo ja to zrobiłem już tydzień temu. Jutro rusza nowy sezon. Bardzo jestem ciekaw, jak on będzie wyglądał. No to zaczynamy 2x83, 1 walkout. Naprawdę, żeby można było zrobić jakieś SBC, no co to jest? Dobra, teraz 5x83, no chociaż jedna karta 84 musi się tutaj pojawić, co nie? Czy naprawdę przez to, że one teraz kosztują 3700, to nie da się ich trafić? To jest niesamowite, nie? Niemożliwe. Czyli ten turniej nawet nie pozwoli mi zrobić tego głupiego ulepszenia 83+. No ale mamy z ostatniej paczki walkout i to jest napastniczka z Niemiec i będzie to Pop albo Schilla, czyli jednak piłkarka Bayernu 86 oceny. Ale strasznie skręcili. Znaczy nie, skręcili po prostu, no tak to działa, nie? Jako, że karty 84 są nagle więcej warte, to i trudno trafić nawet te najtańsze, nie? Najniżej ocenione. Tak czy siak, no słuchajcie, mam dobre serce, dołożę do tej rozbudowy. Zobaczmy, co poleci. Tu na przepałkę kupuję Jago Aspasa, mówię tak o nim, bo już widziałem kilka komentarzy, że powinienem go kupić do drużyny. Powiem tak, będę o nim pamiętał. Nie jest to mój priorytet, ale widziałem to i zapisuję to w swoim notatniku. Szczerze to nie przypuszczałem, że będzie moment, w którym zobaczymy karty 84 w takiej cenie. Tak po prostu niech wrócą z tego 3 karty 84 i będę zadowolony. No nie mam wysokich oczekiwań i wydaje mi się, że i tak się przeliczyłem. No niesamowite. Boję się jutrzejszych nagród. I skoro o jutrzejszych nagrodach mowa, no to jestem w lidze pierwszej i brakuje mi 10 punktów. Jak widzicie, no jest ta kropka, ale trzeba się od niej trochę odbić, bo ja tylko przypomnę. Jeśli wbiję te punkty, a mam nadzieję, że wbiję, bo no musimy mieć lepsze nagrody. Ja jeżeli tego nie widzę, no to mamy 2x85+, piki. Team of the Week 83. Ptaszki ćwierkają, że może być tej drużynie open, co byłoby mega, ale on tylko jednego gola strzelił z tego, co patrzyłem, więc na to nie liczę. No ale 40x75+, 50x75, 60 koła monet, no to jest boskie. I skoro o pędzie mowa, to w SBC pojawił się Castello Lukeba, który od zera kosztuje 17 tysięcy i tak po prostu musicie go zrobić. Ma obrońcę z 2 plusami. Blok, shop, wślizgi, wojownik, jeszcze bateryjka. No dobra, na ESIO to ta bateria czasami też się może przydać, nie? Bo może my nie zauważamy tego, że się obrońcy męczą. Nie jest najwyższy, ale Kunde też nie jest najwyższy, a go uwielbiam. I tak po prostu no, pod Sisoko, prawda? Pod opędę, robię go. Ciągle nie dowierzam, że mogę to zrobić. Wybieram sobie oceny i ci piłkarze właśnie po prostu się uzupełnią do mojej drużyny. Nie marnujemy czasu, no to jest piękne. Kurde, przepaliłbym go, dobra, wszystko pod kontrolą. Jeśli Openda dostanie informa, no to on wraca do pierwszego składu. Ja ostatnie mecze w Rivals grałem takim składem, ten Mateusz był na napadzie, jednak jako, że... A wiecie co, nie, niech on zostanie na tym napadzie, bo rywale się go nie spodziewają. Nie wiem, czy to jest mądre, ponieważ, no wiecie, te mecze towarzyskie to jest kompletny rozpierdziel i teraz przestawić się tak mentalnie na Rivalsy, no zobaczmy, na co muszę się mierzyć. Dudek i Kompany i Kunde. Co to jest? I już Rafinha zrobiony. Mateusz, będzie pierwsza okazja. Gol! 1-0 w lidze pierwszej. To nie był żaden wypadek przy pracy. On naprawdę to potrafi.
Jest próba dośrodkowania dołem, cholera, to był świetny pomysł, to jest 2-0, on jest zgliczowany. Robiłem go z myślą o byciu super zmiennikiem, a zaraz on będzie naszym numerem 1. To jest tak głupie, ale naprawdę ja po zmianie tej prędkości kamery czuję się trochę jakbym grał w inną grę, tak nie wiem, jakby surowiej to wszystko wyglądało. Uwaga, wiedziałem, że wycofa, no ale nie zablokowałem tego. Mateusz z dobrym podaniem, Rute, o to mi chodziło, bliżej nie podejdę, kurde, no brakuje mu troszkę tej siły, bo to była dobra decyzja, żeby tak przejść i sobie stworzyć jak najlepszą możliwą okazję, tylko no trochę nawalił, nie? A teraz Mateusz, rywal chyba zaczął go respektować, to był przypadkowy player lock i co ja robię, piłkę tracę. Mateusz, prawa noga, pierwsza piłka, no szkoda, bo to idealnie mu tak nachodziło na lewą, mogłem przyjąć, bo tam nie było obrońców, ale już za bardzo się nim podjarałem. Łop, dobrze, klej, teraz jakiś fake shot, kurde, Van Ewijk. Rute, to jest twój moment, no kurde, brakuje mu takiego odepchnięcia napastnika, wtedy byłby idealny. Castro, o to podbicie chodzi i jest corner. W razie czego jego nazwisko to Castro, to dlatego go tak nazwałem, nie? Żeby uniknąć pytań, a może nawet wkręcić z rożnego, no szczerze, gdyby nie ta bestia Kompany, miałby hat-tricka. Castro, nie marnujemy czasu, no pięknie Dudek. Morientes środkiem, dobre przyjęcie i teraz po długim po prostu jest hat-trick! Stworzyłem potwora! Po tym meczu wydaje mi się, że marnowaniem byłoby trzymanie go na ławce i teraz no wszedł idealnie, zobaczmy. To jest największy jego sprawdzian. Nie, podam te Dobra, to ja nim to skończę po prostu. 4-1. 74. minuta i do rzutu wolnego podejdzie Risse. No kto jak to, ale on potrafił, ale nie dzisiaj. Oho, czy Rafinha coś pokaże? No trafił do siatki, gratulacje! Okej, jest 89. minuta, więc nawet jakby to wpadło, to nic by się nie stało, bo to jest taki moment, że na luzie idzie coś takiego utrzymać, ale będzie jeszcze okazja do wyprowadzenia ostatniej akcji. Zobaczmy, teraz taki fake shotcik, no już zmęczony jest po tym spotkaniu, ja mu się nie dziwię, zagrał świetne zawody, zabiera pierwszą piłkę z Rivals do swojego domu, do kolekcji i myślę, że to jest dopiero początek tej jego pięknej przygody u nas. Tak, Castro, to jest twój moment, gratulacje! Grając z tymi dziwnymi kartami udało mi się odblokować kilka paczek i zaczynamy od Bizota. Tu jest Mertens i Cavani, ojeny, ale tutaj nazwiska się pojawiły. Ej, walkout 75 plus prawa skrzydłowa Anglia, kurde, no to byłoby przegięcie trafić tutaj taką Hansen albo nawet, nie wiem, no znów Smith, ale jest to Lauren Hemp, oceniona na 80... A, przepraszam, Kelly, Hemp jest z drugiej strony. Niestety to nie pomoże mi dzisiaj zrobić bohatera, za drogie to wyzwanie jest. No to co, zagrajmy jeszcze jeden mecz, jeśli teraz wygram, to myślę, że mogę zachować spokój. Nie dość, że drużyny nie widzę, co jeszcze na takim stadionie gramy. Wiem, że będzie ciekawie. Jedyny plus jest taki, że nie ma tutaj cienia na pół boiska. Widzę Gabriela Jesusa, Neymara, Brolin też na napadzie, Balde z boku. No to okej, to aż tak bardzo się na razie nie boję. Rute, pierwsza sytuacja, Mateusz Castro, Bono w bramce, okej, tak na mega niskiego wygląda, przez chwilę myślałem, że to jest Campos. Z narożnika Mateusz, to jest asysta 1-0. Wydaje mi się, że dosyć często z ewolucjami jest tak, że nawet jak zrobicie na papierze dobrą kartę, to nie czuć jednak, że jest tak dobra. Tutaj ja to czuję. Aj, ładnie zatańczył Rafinha, tu też jest karta z SBC, bo widzimy przy nim styl tiki-taka z plusem. No i podał prosto piłkę, wow, Guardiola się teraz uśmiecha, gdzieś tam siedząc w swojej willi w Manchesterze. Przy piłce Graven, może jakiś fałszy z daleka, no nie no, rywal czekał i czekał, ale chyba się nie doczeka, spalony. Ej, nie było, czekaj, stój. Castro zza pola karnego, chciałbym kolejny rzut rożny, no bo moglibyśmy to powtórzyć. Powstrzymajmy potencjalny power shot, ładnie zakręcił i teraz, no jest gol niestety, źle wytajmowany wślizg, ale ty nie masz do kogo dzwonić, nikt nie odbiera, Jezus, no nie pajacuj. I tak naprawdę możemy spróbować stąd trafić, zobaczmy, trzy kreski, Mateusz! Aj, boczna! Kurde, udało się! No nie, nie, tak! O kurde, aż za to chciałbym przeprosić i widzimy tutaj Cieszynkę, nie wiem co to za kamera. To było okropne. Ale właściwie skoro ma Cordobę, to zaraz chyba zdejmę routera i wpuszczę Morientesa, żeby no może przy jakimś rzucie rożnym też wygrać. Powershot czy nie? Ach, niepotrzebnie chyba tak rozwiązał to. Sissoko ładnie zgrał głową i teraz 3-1, ta karta jest nieziemska! Rywal nie wie co się dzieje, nie? On teraz patrzy na murawę. Co? 81 oceny? On tak trafia? Tak, kolego, to jest rzeczywistość. Ej, co jest? Eder Militao, ty po raz kolejny ty się tak ustawiasz, że piłkarz mojego przeciwnika może sobie piknik po prostu zrobić w polu karnym, ognisko, kiełbaskę tam wrzucić. Van Dijk tu musi przyjść tak po prostu. Niestety widziałem komentarz, żebym zrobił coś innego, kreatywnego, ale w tej grze czasami, jeśli chodzi o defensywę, no to trzeba stosować najpopularniejsze środki.
Nie, nie możemy, nie możemy, brawo. Mateusz kontra Cordoba. Udało się, bo on ma w sobie to coś, ale niestety teraz Ter Stegen postanowił uratować drużynę przed utratą gola. Niestety nie widziałem nikogo, do kogo mógłbym podać. Pewnie montując to zauważę, ale no zaufałem mu, okej? No bo jak jestem nim tak zachwycony, to muszę mu ufać. Morientes pokazał, że jest, ale to będzie Fede Chiesa. Nie tak to miało wyglądać. Morientes! Jeszcze się popkł. Nie mogłem nim nawet się obrócić. Dobra, rozglądam się. Będzie Nedved i proste uderzenie nad bramką. No kurde! Super header. Chociaż teraz, tylko szkoda, że leci to prosto pod Neymara. Podanie po ziemi. Pewnie będzie z tego nic. Nie. Scott? Nie, no Scott! Boże, w piłkę miałaś trafić! Ederson, zostań bohaterem. Potrzebuje tego podwójnego zwycięstwa. Wiecie, co zostaje w środku? Nie wiem, no zmienia tego piłkarza. Nie wiem po co. Ederson, lewy, dolny. Dziękuję pani, Alex Scott. No... Mateusz, on chce to zrobić sam, podanie, Sissoko, no i kurde, nie, jak z tego jeszcze pójdzie kontra, czemu on ma tu tylu piłkarzy, był offside, ale i tak powalczmy w po... nie, 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 to są żarty, nie ma spalo, jest, sędzia pozwala jeszcze zagrać Puteas, Morientes, pole karny, gol, mamy to, zawsze, nieważne co jest na zegarze, w tej grze trzeba grać do ostatniej akcji, 4 punkty do końca i co mogę powiedzieć, ja już jestem bezpieczny, nie, my będziemy jutro mieli nagrody za pierwszą rangę, to na koniec tak skromnie, 2x78 plus z SBC, Kokere i Ugarte, Ugarte w SBC nie warto robić, Kajsedo tak, tym akcentem kończymy, do zobaczenia jutro o 15 w nagrodach, powodzenia wam życzę, cześć!